Linda i Spencer nie dogadywali się od dzieciństwa, a ich wzajemna niechęć rozciągała się na dziesięciolecia. Co najbardziej zaskakujące, to to, że przecież byli rodzeństwem. Najczęściej inicjatorem kłótni okazywał się Spencer, który chciał odnieść sukces kosztem innych. Linda, wręcz przeciwnie, była miłą i skromną dziewczyną, która wierzyła w moc dobra i sprawiedliwości. W sporach z bratem nigdy nie przekraczała granic i starała się łagodzić sytuację. Tak więc tego dnia, czekając na przybycie Spencera, Linda obiecała sobie, że pod żadnym pozorem nie powinna wdawać się z nim w awanturę. Co więcej, powód spotkania był bardzo smutny, a Linda nie mogła powstrzymać łez. 2 tygodnie wcześniej zmarła ich matka, która przez kilka lat walczyła z rakiem. Niestety choroba okazała się silniejsza i Pamela Roberts zmarła 2 dni przed swoimi urodzinami. Tak się złożyło, że w życiu osobistym była nieszczęśliwa i samotnie wychowywała dzieci. Linda i Spencer prawie nic nie wiedzieli o swoim ojcu, a zmarła matka starała się unikać rozmów na ten nieprzyjemny temat. Gdy u matki zdiagnozowano śmiertelną chorobę, Spencer mieszkał w innym miasteczku, a więc wszystkie troski związane z leczeniem i opieką spadły na barki Lindy. Dziewczyna nigdy się nie skarżyła, opiekowała się matką z miłością i troską. Spencer nie miał na to czasu, ciągle przenosił się z miejsca na miejsce, nie mogąc pozostać w jednym mieście dłużej niż 2 lata. Zawsze pociągały go duże pieniądze, które jego zdaniem można było zarobić tylko w metropolii. Zapomniał przy tym, że duże miasto samo w sobie nie może dać tego, czego się chce. Trzeba jeszcze dużo wysiłku i energii. Linda przywykła do ekstrawaganckich wybryków brata i starała się nie zwracać na nie uwagi. Pozostawało dla niej jednak tajemnicą, jak przy takim stylu życia Spencer byłby w stanie założyć rodzinę. Gdy zmarła ich mama, wszystkie kwestie związane z pogrzebem, jak można było się tego spodziewać, znów stanowiły zadanie Lindy. Nawet tego dnia Spencer nie znalazł czasu, by przyjść na pogrzeb własnej matki. Dopiero po 2 tygodniach zapowiedział siostrze, że ją odwiedzi. Oczywiście Linda domyśliła się, z czym wiązała się wizyta brata, lecz starała się na tym nie skupiać, by nie psuć sobie humoru. Przede wszystkim Spencer interesował się spadkiem, jaki Pamela Roberts pozostawiła swoim dzieciom. To chyba kluczowa różnica między bratem a siostrą. Podczas gdy Spencer zastanawiał się, jak zarobić na śmierci matki, Linda pogrążyła się w smutku i tęskniła za ukochaną osobą, która odeszła zdecydowanie zbyt wcześnie. Dziewczyna była gotowa oddać wszystkie pieniądze świata, by jej matka dalej żyła i żaden spadek nie mógł tego zmienić. Spencer uważał inaczej. Właściwie przyszedł do siostry tylko po to, by jak najszybciej załatwić sprawę z dziedziczeniem domu. Cześć, braciszku, cieszę się, że cię widzę, powiedziała Linda z uśmiechem. Spencer zmusił się do uśmiechu i wymamrotał coś niezrozumiałego w odpowiedzi. W rzeczywistości był już w mieście 2 dni wcześniej, by zebrać dokumenty, które mogły zmienić całą sytuację. Spencer wiedział, że Linda to samotna dziewczyna, więc nie potrzebowała całego domu. On sam w zasadzie też nie był zainteresowany domem, lecz zyskiem, jaki mógł osiągnąć z jego sprzedaży. Jeśli ktoś chciał i dysponował odpowiednią sumą, na miejscu domu zmarłej Pameli Roberts mógł zbudować całkiem ładną rezydencję z widokiem na rzekę. Deweloperzy wielokrotnie przychodzili do Lindy z propozycją, ale za każdym razem dziewczyna zdecydowanie odrzucała oferty. Dom był dla niej ważny jako pamiątka po matce, która robiła wszystko, aby jej dzieci miały dach nad głową. Tymczasem Spencera interesowały tylko pieniądze. W drodze do domu matki mężczyzna rozmawiał z siostrą tylko o spadku i nawet nie zapytał, jak się czuje. Na początku Linda nie zwracała na to większej uwagi. Myślała, że sprawy nie wykroczą poza rozmowę. Gdy Spencer zasugerował, by udali się do notariusza, serce dziewczyny zamarło z niepokoju. Myślałam, że pójdziemy na cmentarz do mamy, szepnęła dziewczyna ze łzami w oczach. Najpierw interesy, potem inne sprawy, odparł spokojnie Spencer. Dopiero gdy Linda przyszła do kancelarii notarialnej, zdała sobie sprawę, że brat ją oszukał. Nikt nie miał pojęcia, jak udało mu się sfałszować dokumenty, ale Linda nie mogła uwierzyć, że jej matka, zapomniawszy o niej, zostawiła w spadku cały dom bratu.
Biorąc pod uwagę, że w chwili śmierci matki Linda była obok i trzymała ją za rękę, czytała słowa modlitwy, Pamela Roberts nie mogła sama zmienić testamentu. Zszokowana dziewczyna nie wiedziała, co powiedzieć. Tymczasem notariusz odczytał testament, po czym pogratulował Spencerowi spadku. Oficjalna część spotkania minęła tak szybko, że przez chwilę Linda miała wrażenie, jakby miała tylko zły sen. Gdy poproszono ją o podpisanie dokumentów, zdała sobie sprawę, że wszystko to działo się naprawdę. Triumf Spencera wymagał wielu przygotowań. On sam wcale nie zamierzał robić remontu w domu zmarłej matki. Zamiast tego Spencer chciał sprzedać go deweloperom i dobrze zarobić na transakcji. Gdy Linda poprosiła brata, aby nie sprzedawał domu, odpowiedział: „Jeśli zapomniałeś, mam rodzinę i dzieci. Ty mieszkasz sama. Na co ci ten cały dom?” Słowa Spencera wywołały grat łez u Lindy. Dziewczyna rzeczywiście była samotna, ale to wcale nie oznaczało, że powinna żyć na ulicy. W międzyczasie brat zaczął wyrzucać wszystkie rzeczy z domu i przygotowywać go na sprzedaż. To rzeczy mamy, zdjęcia, co z nimi zrobisz? Linda pytała ze łzami w oczach. Skoro są dla ciebie takie ważne, możesz je wziąć. Nie mam nic przeciwko, a jeśli tego nie weźmiesz, wyrzucę je do kosza. Przykro mi, ale żeby dobrze zarobić na sprzedaży domu, trzeba go uporządkować. Jak nie będziesz mi przeszkadzać, dam ci trochę pieniędzy na wynajem mieszkania. Odpowiedział Spencer ze śmiertelną powagą. Linda nie miała zamiaru pozwalać na wyrzucenie rzeczy matki do śmieci. Starannie zebrała zdjęcia i schowała je do torby. Nagle Linda zauważyła stare kozaki, które Pamela Roberts nosiła w młodości. Trudno powiedzieć, dlaczego kobieta już dawno ich nie wyrzuciła. Najprawdopodobniej odpowiadał jej krój, jakość skóry i wytrzymały stabilny obcas. Patrz, jakie ładne! Linda była zafascynowana i od razu przymierzyła buty. Jest ich więcej. Naprawdę zamierzasz założyć te śmieci? Krytykował Spencer. Lindy to nie obchodziło. Z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu buty matki były dla niej ważne. Była jesień, więc w niedalekiej przyszłości kozaki mogły przydać się samej Lindzie. Jedyną rzeczą, która martwiła dziewczynę, był brak jednego z obcasów. Muszę zanieść je do szewca, pomyślała dziewczyna i odłożyła buty na bok. Następnego dnia tak zrobiła. Doświadczony specjalista, obejrzawszy kozaki, z całym szacunkiem pokiwał głową, po czym powiedział: spokojnie, cała naprawa nie zajmie długo. Zanim Linda opuściła warsztat, szewc dodał jeszcze: panienko, nie wiem jak to powiedzieć, to nie są zwyczajne buty, mają skrytkę w pięcie. I coś tam jest, proszę zobaczyć, wyjaśnił właściciel warsztatu. Gdy Linda podeszła bliżej, zobaczyła, że pięta butów faktycznie stanowiła sprytnie zamaskowaną skrytkę. Znajdowała się w niej papierowa tubka pokryta ochronnym celofanem. Proszę, nie otwierałem, bo to nie moja sprawa, rzucił zawstydzony szewc. Gdy Linda otworzyła zawiniątko, zobaczyła w środku notatkę napisaną ręką jej matki. W oczy rzucało się jedno słowo: znajdź. Dalej narysowano małą mapę, a Linda z łatwością rozpoznała rozkład pomieszczeń w domu. W miejscu, w którym znajdował się kominek, znajdowała się strzałka, która z kolei wskazywała na ścianę obok paleniska. Zaglądając przez plecy dziewczyny, szewc zauważył: oczywiście mogę się mylić, panienko, ale wydaje mi się, że w tym miejscu musi być ukryte coś ważnego. Sama Linda rozumiała, że matka nie schowałaby raczej notatki w obcasie butów. Najprawdopodobniej podejrzewała, że syn będzie próbował przejąć dom, dlatego postanowiła zachować ostrożność i zostawić wskazówki dla córki. Oczywiście Linda mogła po prostu wyrzucić te buty, lecz Pamela Roberts najwyraźniej czuła w głębi serca, że dziewczyna tego nie zrobi. Linda bez większych trudności znalazła odpowiednie miejsce w ścianie. Tam, pod tapetą, znajdowała się mała wnęka, w której leżało drewniane pudełko. Biorąc je w ręce, Linda poczuła ciężar, który wskazywał, że szkatułka coś w sobie ukrywa. Gdy dziewczyna ją otworzyła, krzyknęła z zaskoczenia. Były tam złote pierścienie, obrączki i inne kosztowności. Najbardziej zaskakujące wydawało się to, że ich wartość znacznie przekraczała wartość samego domu. Linda nie wiedziała, skąd jej mama wzięła to pudełko. Najprawdopodobniej był to spadek, który zmarła Pamela Roberts otrzymała kiedyś od swojej matki. Na początku Linda nie chciała mówić bratu, że znalazła pudełko.
Wtedy jednak sumienie wzięło górę i powiedziała Spencerowi o swoim znalezisku. Oburzenie chłopaka nie znało granic. Zamierzasz wziąć te wszystkie klejnoty dla siebie? One należą do nas po połowie. Linda uśmiechnęła się i powiedziała: Nie, bracie, należą tylko do mnie. Oszukałeś mnie z domem, chciałeś zostawić z niczym. Dzięki naszej matce jesteśmy teraz na równych prawach. W tym momencie Spencer był gotów spalić Lindę wzrokiem. W przypływie bezsilnej wściekłości wyrzucił ją z domu. Dodałby, nigdy więcej się nie pokazywała. I tak minął miesiąc. Za pieniądze ze sprzedaży kosztowności Linda wynajęła mały domek w dobrej dzielnicy i zamieszkała w nim w pojedynkę. Sprawy Spencera nie potoczyły się tak gładko. Jak się okazało, jego przekręt z fałszerstwem wyszedł na jaw i nie było mowy o żadnej sprzedaży domu. Bez zgody Lindy Spencer nie mógł tego zrobić. Dlatego ostatecznie porzucił ten pomysł i wrócił do swojej rodziny. Tymczasem za resztę pieniędzy ze sprzedaży klejnotów Linda wyremontowała dom, aby stał na swoim miejscu jeszcze przez wiele lat i przypominał wszystkim o Pameli Roberts, która zadbała o to, by jej dzieci po niej coś nadal miały.